Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Z Zakółka. Szanowni Państwo, upał nie odpuszcza. Każdy dzień przynosi nam niezły wycisk dla naszych pojazdów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o układzie chłodzenia silnika w naszym pojeździe. Jakże ważnym układzie, szczególnie w taką pogodę, jaką mamy od ostatnich tygodni. I z tymi pytaniami udałem się do warsztatu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie Robercie. Witam serdecznie. Panie Robercie, temperatury nie odpuszczają ani na chwilę. Ciężka praca dla naszego układu chłodzenia w naszym samochodzie. Jak zadbać, jak kontrolować taki układ? No, pierwsze objawy to jak zwykle wskazówka lub kontrolka na czerwono, tak? I to pierwszy sygnał, że coś jest nie tak w pojeździe. Co właśnie w takich sytuacjach, właśnie tak jak pan wspomniał, pierwszy objaw, prawda? Czy można temu zapobiec? No, powiem szczerze, że osoba mało zorientowana będzie miała problem, tak, w zapobieganiu, bo to jest w temperaturach, które sięgają rzędu 30 stopni, tak, w cyklu, załóżmy, miejskim 30 kilku stopni, to trwa dosłownie kilkanaście sekund, kiedy przekracza ona jest temperatura graniczna, czyli auto we właściwej temperaturze to mniej więcej na poziomie około 100 stopni pracuje, tak, czyli to jest właściwa temperatura pracy silnika i zakłócenie tego jest za chwilę momentalnie odczuwalne na desce rozdzielczej, czyli w postaci komunikatu, że stop, wyłącz silnik i inne rzeczy, więc tutaj jakieś reakcji nie ma, tak? Najczęściej takie wady i usterki wychodzą, można by tak nazwać, wychodzą w okresie letnim. No zimą wiadomo, jest włączone ogrzewanie, to służy jako chłodnica, urządzenie grzewcze, czyli oddaje ciepło i w tym sam sposób ostudza silnik. Po drugie są niskie temperatury i nie potrzeba jakby wymuszenia chłodzenia. Wymuszenie chłodzenia to jest wentylator. I najczęstszą przyczyną właśnie przegrzewania się pojazdu to jest uszkodzony wentylator. Pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień w niektórych pojazdach lub zupełnie uszkodzony, tak? I wtedy jeszcze dochodzi czynnik w postaci tej nagrzewnicy, która jest też wyłączona, bo mamy włączoną klimatyzację, opór dla silnika przy włączonej klimatyzacji jest też znacznie większy, tam podejrzewam z 20% pewnie tego całego oporu, to jest klimatyzacja. Po drugie, chłodnica klimatyzacji, która znajduje się z przodu, tak potocznie mówiąc, ona też jest bardzo gorąca, więc to wszystko kumuluje podwyższenie temperatury. Więc nie dam rady zapanować nad tym, nawet w postaci, tak jak wcześniej wspomniałem, włączenia tego ogrzewania, żeby z temperatury opuścić do dołu. No w tej sytuacji jedyne, co możemy zrobić, to tylko wyłączyć samochód gdzieś tam oczywiście w bezpiecznym miejscu, zatrzymując się na uboczu, potem poczekać, jak on zacznie wypluwać tę wodę wszędzie dookoła, no bo kadłub silnika i blok odda tą temperaturę, tak, skrajno, nie ma obiegu pompy chłodzenia w pojeździe, to wszystko będzie musiało wylać się. Tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że może jednak by ten silnik chodził, tak? No, teoretycznie tak, ale jeśli nie działa układ chłodzenia, to nie, na niewiele to się zda, tak? Na niewiele to się zda. My możemy, jeśli chodzi o to przeciwdziałanie, bo tutaj jakby dwa wątki poszły, ja troszeczkę zgubiłem się, możemy na przykład dopilnować, aby ten prześwit, to tutaj może na kamerze widać, tak? Akurat ona jest już umyta, ale to jest leciwe auto, czyli z 2004 roku i tak wygląda po umyciu, tak? Czyli to jest akurat część chłodnicy klimatyzacji, która przeważnie zawsze zajmuje się na przodzie pojazdu. Tuż za nią, ja zaraz pokażę, jest, załóżmy, chłodnica cieczy. Tu w momencie ona była wymieniana właśnie dzisiaj i jest uszkodzona. Tutaj po prostu ze starości zaczęła puszczać, tak nam rozszczelniła się, no i płyn uciekał, w ten sposób się przegrzewał. No co my możemy zrobić, żeby zadbać o chłodzenie? Możemy myć, tak? Oczywiście wolnym strumieniem, nie strumieniem po ciśnieniu, bo uszkodzimy te radiatory. To już niejednokrotnie podkreślaliśmy. Tak. Możemy wydmuchać, no nic więcej, no płyn, tak? Który znajduje się wewnątrz. No, grupa Volkswagena na przykład to jest na takich płynach G12, to tak zwane te tłuste płyny, gdzie one są używane między innymi do smarowania pompy.
chłodzenia. No, trzeba takie stosować płyny, jakie są zgodne z zaleceniem. Wymieniać te płyny też zgodnie z zaleceniem w okresie i czasie, jaki tam przewidział producent. No i właściwie... No i to, co każdy kierowca, otworzyć maskę, zerknąć poziom. Tak? Poziom, no, w większości pojazdów jest ta kontrolka, która sygnalizuje niski poziom płynu, aczkolwiek zdarza się, że nie działa to. Co jeszcze możemy zrobić? Naocznie można też dostrzec pewnie jakieś wycieki, prawda, połączenia gumowe. Jeśli rzeczywiście chodzi o wyciek, tak? Bo akurat też... w tym momencie przegrzewanie miało związek z wyciekiem, czyli z ubytkiem płynu, ale tutaj jakby klientka mówiła, że też jej się paliło, że coś jest mało. No coś jest mało, mało było płynu i się przegrzał. No to więc tego nie można bagatelizować, bo no często, no może 50 na 50 zdarza się, że silnik uszkadza się w sposób trwały dosyć, no bo właśnie, co, jak zbagatelizujemy, jakie przyczyny, jakie skutki nie wchodzą mogą być? Za głęboko w szczegóły, w każdym razie chodzi o rozkartowanie się materiałów, czyli najczęściej ulegają deformacje, utraty właściwości sprężystości pierścienie tłokowe. I zaraz po przegrzaniu, przez jakiś tam czas, może nawet dłuższy, nie jest to zauważalne. Dopiero w momencie takim, kiedy wytrą się te pierścienie i już dalej się nie rozprężają, bo zostały rozkartowane, zaczyna silnik brać olej i dymić, tak? Czyli tu już problem z badaniami technicznymi już będzie na obecną chwilę i będzie problem z tym, że po prostu ten olej ginie, no i nie da się tym jeździć już później. Czyli jedna dobra rada, czy podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, zaglądać pod maskę, nie bagatelizować wskazań. Szczególnie na desce. W okresie, kiedy wchodzimy z zimy czy z wiosny w upały, tak? Czyli ten wentylator dobrze czasami usłyszeć, czy on rzeczywiście działa. Często gęsto wentylator można usłyszeć przy włączaniu, załączaniu klimatyzacji. Mhm. To są rzeczy powiązane. Jeśli nie działa wentylator, nie zadziała klimatyzacja. I odwrotnie. No, czasem one są tak zrobione, że tak zwane są układy wiskotyczne, więc one nie mają nic wspólnego z elektryką i tam sobie silnik jakoś daje radę chłodzić się, aczkolwiek też są i wspomagacze w postaci elektrycznych, czyli wiskotyczny, elektryczny i na przemian, w zależności od tego, co sobie producent tam wymyślił. Ale trzeba jakby wiedzieć, że to działa, tak? To taka pierwsza rzecz, bo mieliśmy na przykład w tamtym tygodniu 4 czy 5 aut, które jakby uległy awarii, to poważnym, tylko dlatego, że wentylator nie działał. Wszystko było w porządku i wentylator jakby zgenerował ogromne koszty i tutaj z tych aut dwa pojechały na złom. Nie nadawały się. No bo wentylator się włącza właśnie tylko w ekstremalnych sytuacjach, w momencie, kiedy normalnie jeździmy, nie w korku, nie w takich temperaturach, jakie teraz mamy. Ten wentylator bardzo rzadko działa, prawda? Bardzo. I tu chodzi, ten wentylator załącza się w skrajnych wartościach, kiedy już musi pomóc być zewnętrzna, czyli elektrycznie wysterowanym wentylatorem czy wiskotycznym. I dopiero wtedy. I tak jak wcześniej wspomniałem, w zimę nie jest to zupełnie odczuwalne, nie jest to potrzebne. Dopiero kiedy są skrajne temperatury, są korki, zaczyna się problem, tak? Bo czasami ten wentylator w zimę, przez całą zimę może ani razu może nie zapracować. Niektóre marki, niektóre modele po prostu chodzą, jakby to oryginalnie i fabrycznie nie spełniają norm podanych przez producenta, czyli nie dogrzewają się. W zimę zupełnie się nie dogrzewają, więc tam już w ogóle nie ma mowy o tym, żeby włączył się ten wentylator. No ale jak już przyjdzie upał 30 stopni i obciążenie jakieś i korek i postój, no siłą rzeczy musi zagotować ten płyn. No i jeszcze jedna rzecz, no szybciej się gotuje układy, które, no już rzadko to się zdarza, bo w ogóle nie zdarza się, że jest zalana woda zamiast cieczy. Woda wrze tam w temperaturze 90 kilku stopni, natomiast płyn wrze 106, 107, 108, 110, różnie, tak? Czyli dużo, dużo później występuje ta reakcja wrzenia i wyrzucania płynu. W momencie, kiedy zaczyna wrzeć w układzie chłodzenia, zaczynają się robić tak zwane pęcherze powietrzne, które po prostu uniemożliwiają swobodny przepływ tej cieczy wymuszonej pompą. Tak? Czyli wtedy jest zupełnie zakłócony proces i już to nieodwracalne jest. Kiedy zacznie wrzeć, już jest samo przegrzanie. Tak. Miejscowe i nie da rady. Wtedy no, na pewno nie wolno dolewać, uzupełniać płynu tak na rozgrzanym, gorącym silniku, bo to może skończyć się i popękanie głowicy i tam wszystkich innych rzeczy i podzespołów w bloku silnika, tak? Ja absolutnie nie odkręcać żadnych korków. Tak, tu trzeba tak wiedzieć, że to mogło być takie poparzenie, że twarz i ręce i inne części ciała nie będą do zregenerowania. Układ pracuje na podciśnieniu, prawda? Tak.
Dlatego, tak jak pan powiedział, woda w 90 kilku stopniach wrze, choć wszyscy wiedzą, że w 100 stopniach. Tak. Ale trzeba tutaj dodać właśnie, że to jest na podciśnieniu, dlatego ta temperatura jest właśnie niższa. Tutaj nie odkręcać, poczekać, aż to już będzie letnie, wtedy jest pomału popuścić trochę ciśnienia, znowu dokręcić, popuścić, odkręcić w zupełności, wtedy już na letnim można coś tam dolewać. W innych przypadkach nie. No i właściwie to tyle, co możemy powiedzieć. Czyli to, co kierowca może na co dzień jak zadbać, czyli kontrolować poziom płynu chłodzącego na zbiorniczku wyrównawczym, zawsze jest minimum, maksimum, bądź sugerować się wskazaniami na desce rozdzielczej. Jeszcze mogę, nie wspomnieliśmy o termostacie, tak? No to dosyć ważna rzecz, istotna. On zapobiega i niedogrzaniu, i przegrzaniu, tak? On jest jakby, jest elementem, który odcina chłodnicę od bloku silnika. Czyli kiedy auto jest zimne, odcina zupełnie chłodnicę i wtedy tylko jest blok silnika i nagrzewnica, tak, pracuje w obiegu. Kiedy jest za gorąco, stopniowo, po trochu dopuszcza cieczy zimnej z chłodnicy do silnika. Aż do momentu, kiedy już otworzy się maksymalnie i wyrówna temperatura się w chłodnicy z temperaturą silnika. I wtedy zaczyna już, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, podnosić się aż do momentu wrzania. Wtedy już nic nie uratuje. Tak jest. I na dwojaki sposób mogą te termostaty się uszkodzić, prawda? Dokładnie. Jak zauważyć takie uszkodzenie termostatu? Jest to możliwe w ogóle? Prosta metoda, aczkolwiek no, myślę, że w dobie tej nowej generacji pojazdów, znaczy nowszych, bardziej zabudowanych, bardziej obudowanych osłonami, innymi rzeczami, przeciętny Kowalski, tak to nazwijmy, nie jest w stanie, no bo żeby to właściwie sprawdzić organoleptycznie, tak nazwać, trzeba by było dotknąć tak góra chłodnicy, kiedy termostat jest sprawny i we właściwej temperaturze pracuje, musi być gorąca i dół gorący, czyli załóżmy, że wtedy układ jest otwarty, ale to też będzie wskazywał na to, że może być na przykład uszkodzony i cały czas otwarty, bo to są właśnie, tak jak pan wspomniał, w dwojaki sposób, więc dobrze działający na początku termostat, to tak, góra chłodnicy jest ciepła, dół jest zimny i stopniowo jakby część chłodnicy aż do dolnego grubego przewodu zaczyna się ocieplać, czyli wiadomo, że on coś tam robi, popuszcza, aż do momentu, kiedy wyrówna temperaturę. Natomiast jeśli mamy na desce temperaturę, załóżmy 100 stopni, a chłodnica jest dalej zimna, to jest, można zakładać, że to jest wina termostatu, ale też może być i uszkodzenie wszelkiej głowicy, tak? Więc no, myślę, że w takiej sytuacji lepiej się udać do osoby, która ma doświadczenie, nie? Może nie jest fachowcem w dziedzinie termostatów, ale ma doświadczenie z usterkami, tak? I wtedy można założyć tam analizator taki CO2 zawartości, załóżmy w układzie i spalin, innych rzeczy, wyeliminować to bez demontażu, nie? Uszkodzenie termostatu. No to chyba już się wyczerpałem. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję państwu serdecznie, dziękuję panu. Tak jak państwo słyszeli, nie bagatelizujmy wszelkiego rodzaju wycieków, symptomów, awarii, bo im wcześniej wykryjemy, tym więcej pieniążków po prostu zaoszczędzimy. A teraz tak, dla rozluźnienia, kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Państwo usłyszeli, warto zaglądać pod maskę, kontrolować poziom płynu chłodzącego. Mam nadzieję, że dzisiejsze porady przydadzą się Państwu w codziennej eksploatacji samochodu. I na dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień.